Witanko. To nawet nie są odgrzewane kotlety, chociaż znów przy senatorze. Po prostu dzisiaj chciałbym tak trochę wyjaśnić swoją może działalność, swoją pasję, bo już sam mój opis świadczy o tym, jaki jest mój kanał. Także jeśli ktoś ma jakieś obiekcje, niech najpierw wejdzie w opis, przeczyta, zamiast się tam ze mną spierać albo coś mi wciskać, czy się wykłócać. Na przykład, że magnetofony to nie są do słuchania muzyki, jak można na tym słuchać muzykę. No, może w moim kanale właśnie nie chodzi o to, żeby być jakimś melomanem, żeby tutaj, nie wiem, szukać najlepiej grającego sprzętu ogólnie, jakiegoś super hi-fi, tylko ja właśnie lubię te mini sprzęty, czyli właśnie takie w kategorii magnetofony, radiomagnetofony, a głównie w tym siedzę z sentymentu, bo to mi przypomina dzieciństwo, coś czego wtedy nie mogłem mieć, a jak miałem to w bardzo ograniczonym stopniu i dlatego teraz się w tą pasję bardziej zagłębiam. Chociaż też już ostatnio jest już to na wyczerpaniu, jakby to można by ująć, bo no jak już wspomniałem gdzieś wcześniej, no musiałbym zacząć wyprzedawać starsze, których mi szkoda, żeby kupować nowe, bo na razie nie chcę sobie niczego dokładać, dlatego nic nowego się nie dzieje na moim kanale. No ale tak jeszcze w kwestii wyjaśnienia, jeśli ktoś mi zarzuca, że no na magnetofonach nie da się słuchać, no to ja powiem tak, może to już może mi nie chodzi o samo brzmienie ogólnie, żeby szukać najlepiej grającego sprzętu na świecie, tylko po prostu najlepiej grającego magnetofonu, bo ja siedzę w tej kategorii. Nie interesują mnie wieże, nie interesują mnie jakieś systemy kolumnowe, jakieś zestawy głośnikowe 5.1 czy tam nie wiadomo co. W ogóle nie lubię wież. Nie szukam wież. Mam jedną diorę i ona zdecydowanie brzmi najlepiej od wszystkiego co mam, no ale po prostu wież nie lubię i tej diory w domu nie trzymam, no. Miałem też inne dwie wieże, no znaczy no mam PM22 w pracy, też brzmi lepiej od większości moich magnetofonów, jak nie w ogóle najlepiej ze wszystkich magnetofonów. No chyba lepiej brzmi od wszystkich magnetofonów jakie mam, no i lubię jej brzmienie, ale po prostu nie lubię wież i jej rzadko słucham. Miałem też AK-44, która brzmiała najmocniej ze wszystkich moich boomboxów, już nawet nie tylko radiomagnetofonów, bo najmocniejszym moim boomboxem jest Sharp GX-M10, który jest bez magnetofonu, ale gra najpotężniej z tego wszystkiego. No to AK-44 grała tak samo potężnie, tyle że tam można było głośniki rozstawić, grało to jeszcze efektowniej, miało to nawet lepsze soprany, a i tak pogoniłem to. Poszło do Kuby za naprawę innego magnetofonu, która to naprawa i tak nie bardzo się powiodła, także dla mnie wieże nie mają znaczenia, mimo że grają lepiej. I wiem, że nawet od tych wież, które ja miałem, są wieże, które grają jeszcze o wiele lepiej, ale ja może nie całkiem szukam idealnego brzmienia w ogólnym takim szerokim pojęciu. Znaczy, no wiecie o co chodzi. Tylko lubię siedzieć w tej mini audio, czyli magnetofony, głośniki. Bo przecież nawet moje głośniki, czy to Hopstar, czy to Soduk 1115, też brzmią o wiele lepiej i mocniej od wszystkich magnetofonów, jakie mam. No może nie mocniej od tych najmocniejszych boomboxów, jak Sharp GX-M10, czy nawet no, JVC NB200, to tak już no, można by dyskutować, ale NB10B... gra mocniej, tak samo Sharp gra mocniej od tych głośników potężnych, właśnie Hopstara czy Sodlka. Tyle, no, że Sodlk i Hopstar grają detalicznie i ładniej grają. No i ogólnie te wszystkie potężne sprzęty grają, no potężne, te, o których wspomniałem, no Sharp GX-M10, te wielkie JVC, których właśnie rzadko używam. I te wszystkie duże głośniki grają
lepiej i mocniej od tych wszystkich magnetofonów, ale ja jakoś lubię te magnetofony i tyle. I tak jak ostatnio dużo pokazywałem tego Sonego, chociaż on nie brzmi najlepiej, ale też nie brzmi gorzej, najgorzej, bo dużo magnetofonów brzmi od niego gorzej, także to jest naprawdę niezły kandydat jak na radiomagnetofon. Mi się ten Sony podoba, na przykład taki Senator, który też mi się mega podoba, on gra niewiele lepiej od tamtego Sonego. No tutaj jest taka różnica, że on gra troszkę mocniej, ma tych wysokich troszkę więcej, niewiele, ale jednak więcej. A co do basu, no to w Sonym jest tak bardziej ten bas wyśrodkowany, a tutaj jest taki bardziej mid-basowe to brzmienie, takie bardziej miodne, trochę to się różni. To też jest taka kwestia dyskusyjna, co się może bardziej podobać, ale ja lubię obydwa te sprzęty, i Sonego, i Senatora. Tak samo mi się podobał dźwięk 5085, ale niestety on jest zepsuty. Magnetofon, nawet tam jeśli by się znów rozkręcił, to on i tak będzie zwalniał, bo przecież już tak było, że nawet jak grał prawidłowo, to po kilkunastu czy po pół godziny i tak potem spowalniał, także on by był znów do naprawy ponownej. Radia też tam się nie da słuchać, bo nie stroi, harczy, coś się zepsuło. Dlatego 5085 całkowicie poszedł na bok. No, także no, znacie moje najlepsze magnetofony. Kto ogląda, ten wie, czym ja się rajcuję i nie chce mi się dyskutować z ludźmi, którzy mi tutaj krytykują, wpierają mi, że na tym się nie da słuchać. No ja lubię na tym słuchać. Wiem, jak brzmi profesjonalny sprzęt. Słyszałem, czy to po sklepach, czy po jakichś wystawach, czy na jakichś koncertach, czy w domu, gdzie ludzie mają sprzęty za kilka czy kilkanaście tysięcy, brzmiące super rewelacyjnie, ale jak ja na przykład słuchałem takich sprzętów, to ja nie wiedziałem, czy to co tam, co ja z tych głośników, czy to się dzieje za oknem, czy gdzieś, cholera wie. Może nie zawsze mam chęć na jakieś koncertowe brzmienie, tylko takie zwyczajne, skoncentrowane bardziej w jednym miejscu, ale żeby też stereofonia była, jeśli zechcę sobie posłuchać tej stereofonii z bliska. Lubię taki dźwięk specyficzny i tyle, mi się to podoba. No, po drugie, bardziej lubię się bawić tymi kasetami, trzaskać sobie tymi klawiszami, przewijać, coś tam wyszukiwać, niż siedzieć w jakimś profesjonalnym audio przy pilociku, obstawiony w koło głośnikami i się w to wczuwać. No może nie jestem aż takim melomanem. No i dobra, mam nadzieję, że wyjaśniłem tą kwestię. Tutaj sobie leci trochę oklepany secik z Techniawa, z kasety na Senatorze, a ja przy kawce i kawałku ciasta, także dalej się będę tym delektował, bo mi stygnie, także zmykam. Hej, Aski.